Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 29. odcinku z serii Planet Zoo Franczyza i powiem Wam, kochani, że siedzę tutaj już od 3 godzin, prawie od 3 godzin i zaczęłam robić wybieg dla fok szarych, bo foki to już jest moje drugie podejście do nich i mam nadzieję, że tym razem się uda. Za pierwszym razem foczki miały być tutaj, gdzie są wydry, ale okazało się, że zrobiłam za płytkie jezioro. Nie miałyby jak dobrze nurkować, było im właśnie tutaj zbyt płytko, aj weszłam w skałę. No i musiałam sobie wymyślić inne zwierzę, które czułoby się tutaj dobrze, więc wylądowały tu właśnie moje piękne wyderki, one mają takie pyszczki boskie, one wyglądają jakby się ciągle uśmiechały. No jaki zacież, no spójrzcie na to. No czy one nie są boskie? Kocham wyderki, kocham, kocham, kocham. To dla mnie takie słodkie, psiakowe trochę zwierzaki, przynajmniej tak z wyglądu. No a wracając tutaj do naszych foczek, to właśnie to będzie drugie podejście. Ja już od dawna się czaiłam, żeby te foki w końcu zrobić, ale wiedziałam, że jak się za nie wezmę, to chcę się za nie wziąć tak na 100% i chcę, żeby to był mega, mega wypasiony wybieg z punktem podwodnym, takim widokowym, podziemnym, żeby goście mogli właśnie podziwiać pływające sobie foki tutaj, nurkujące i bawiące się pod wodą. I udało się, słuchajcie, prawie 3 godziny, ale mamy taki szkielet, można powiedzieć, tego, co tutaj będzie. Dno nie wiem, czy dzisiaj wykończymy, wydaje mi się, że dno zrobimy sobie na live, ale chciałabym się tutaj dzisiaj zająć całą górą, tak żeby one mogły sobie już tutaj swobodnie zamieszkać i też nie jestem pewna, czy zdążymy zrobić, raczej na pewno nie zdążymy zrobić tej groty podziemnej, bo tam jest duża przestrzeń, zaraz Wam ją pokażę, dla gości i tam będą, tam też będą różne rzeczy dla gości po prostu, no ale tym myślę, że też się zajmę już z Wami na live, chociaż może jak mnie poniesie, to zrobię więcej niż planuję. No i pokażę Wam teraz, jak ja to sobie wszystko wykombinowałam. Wejście dla pracowników póki co jest tutaj, ale ono zostanie przeniesione gdzieś tutaj, bo tu będę chciała zrobić mini taką strefę, tylko z budynkiem chyba dla dozorcy i może z jakimś pokojem socjalnym, żeby pracownicy mi nie biegali tutaj, tylko żeby mieli po prostu nieco bliżej, chociaż to i tak jest w sumie blisko, no nie wiem, ale tak sobie pomyślałam, że tutaj może zrobię jeszcze takie dodatkowe budynki dla pracowników. W każdym razie póki co wejście jest właśnie tu, tutaj też foczki będą miały takie gładsze zejście do wody, tędy mogą sobie spacerować na dalszą część wybiegu. Wybieg odrobinę wydaje mi się, że jest mniejszy, bo on jest obecnie ogromny. Pokażę Wam, ile on ma metrów. On ma 5000 metrów i jak tutaj uzupełniłam wodę, zresztą mogę Wam pokazać, jak to będzie wyglądać póki co z wodą. Na razie ta woda zostanie jeszcze przeze mnie wyjęta, zabrana z wybiegu, ponieważ jak będę robić dno, to będzie mi łatwiej właśnie dno robić bez wody, ale nie wiem, czy później mi nie będzie krzyczało. To też jest taka kwestia lekko ryzykowna, bo lepiej wydaje mi się robić dno, jak są już, jak woda już jest, bo później jak zaczniemy tutaj stawiać wszędzie skałki, to może krzyczeć, że gdzieś nie chce mi się ta woda zrobić tak głęboko, jakbym chciała, więc tu będę musiała po prostu pokombinować i w miarę często testować, czy wciąż mogę ustawić wodę na taką głębokość, żeby się później nie okazało, że no, że coś nie działa. I właśnie, no i miałam Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I fokarium, bo tak tutaj będzie fokarium, będzie mieć dwie możliwości oglądania zwierząt. Goście będą mieć dwie możliwości oglądania zwierząt. Albo właśnie z wysokości, z tego tarasu widokowego, który będzie zabudowany, tylko jeszcze nie wymyśliłam do końca, jak chcę ten taras zabudować, więc póki co tutaj jest tylko właśnie taki szkielet i tu będzie napis, wielki napis fokarium, to jeszcze będzie też gdzieś jakimiś ładnymi kolumnami ozdobione, więc albo będą mogli sobie podziwiać z góry nasze foczki, tu chcę zrobić takie miejsce na podniesieniu, żeby one mogły się wylegiwać, albo będą sobie goście mogli zejść w dół i podziwiać, a muszę włączyć tryb tej takiej, o właśnie, tej spokojniejszej kamery i podziwiać sobie z tego podwodnego miejsca. Tutaj jest masa właśnie miejsca, chciałam, żeby to pomieszczenie było takie duże. Tu jest taka jeszcze zrobiona też część bardziej wysunięta, żeby mogli lepiej się przyglądać wchodzącym do jeziora
jeziorka w sumie, no, stawu, foczką i ach, uwielbiam takie budować takie rzeczy. Naprawdę myślę, że właśnie budowanie tych podziemnych punktów widokowych zawsze sprawia mi najwięcej przyjemności. Pamiętam, jak robiłam to w moim poprzednim zoo, to też się strasznie z tego cieszyłam i strasznie mi to dużo radości sprawiało, tylko to jest też mega czasochłonne i pracochłonne i żeby zrobić wybieg z takim punktem widokowym podziemnym, to wydaje mi się, że trzeba sobie lekko zarezerwować tak z pół dnia, jak nie cały dzień. W każdym razie tu też będzie się jeszcze działo, tu będą tablice takie z informacjami na temat fok, tu będą stały prawdopodobnie automaty, bo chciałam, żeby były też automaty, żeby goście mogli sobie coś tutaj kupić do jedzenia, do picia i będą też stoliki, żeby mogli sobie przycupnąć, odpocząć, podziwiać nasze foki. Może pojawią się też donice z roślinnością, może gdzieś tutaj, ewentualnie pod bramkami, żeby nie podchodzili tak blisko szyby, bo tu jest taka mała przerwa, nie wiem czy wy to zobaczycie, ale ta przerwa jest minimalna. W każdym razie może zrobię jeszcze donicę, żeby to ładnie właśnie tak przyozdobić w środku, ale no nad tym to ja się będę zastanawiać później, a póki co bierzemy się za budowanie wybiegu dla foczek, a jeszcze zanim weźmiemy się w sumie za budowanie, to chciałabym sprawdzić, czy teraz są w ogóle jakieś te foki dostępne, bo my mamy dwie foki. Ja je kupiłam właśnie wtedy, gdy... Czemu tutaj jest przy tobie wykrzyknik? Zwierzę nie można wypuścić. A dlaczego nie mogę jej wypuścić na wolność? A dobra, nie mogę jej wypuścić, ale na wybieg będę ją mogła wpuścić. I ja je kupiłam wtedy właśnie, jak zrobiłam... O, są tak złote foczki, ale ekstra. To ja poproszę samicę, bo ja potrzebuję złotej samicy. 5000 kogoś pogrzało? Ej, no jak drogo. No dobra, ale ma 5 lat i jest dobre, ma dobre geny, więc ja ją sobie kupię. I chyba kupię sobie też tę srebrną za 3000, czy poczekać? Dobra, może poczekam. A jak z waszą grupą społeczną? Ile wy potrzebujecie osobników? Wielkość grupy, samce, dwóch samicy, dobra, czyli muszę kupić, bo minimalna grupa społeczna to 3 foki. Ej, nie ma już jej? Nie, naprawdę już jej nie ma? Już ją ktoś zgarnął? Za 3000 była i już ją ktoś zgarnął? Ale jestem lama. Dobra, ale cieszę się, że mam chociaż tę złotą, bo na złotej bardzo mi zależało. Dobra, są jakieś brązowe, ale to są samce. Świetnie, słuchajcie. Także refleks w tej grze, kupując zwierzęta, jest bardzo istotny. Czasami nie wolno się zastanawiać zbyt długo, bo później możecie już nie mieć co kupić. Tak, także uczcie się, kochani, na moich błędach. Ja jeszcze chcę sprawdzić, czy są te reniferki, bo ostatnio mi pisaliście, że będzie jakieś wyzwanie i ja próbowałam złapać, ale mi się nie udało tego renifera upolować. Upolować to jest bardzo brzydkie słowo. W sumie nie powinnam tutaj mówić upolować, tylko może zdobyć, schwytać. O, no i jak zwykle nie ma reniferów złotych dla mnie, samic. Ja się chyba nie doczekam na tę złotą samicę renifera. Dobra, i jak mamy... Czekajcie, jeszcze tylko zerknę, czy na pewno dobre zwierzęta, czy wszystko jest ok, czy ja kupiłam na pewno samicę, czy mam komplet. Jeszcze się tak upewnię, żebym później nie była zaskoczona. Magazyn zwierząt. Samiec i samica. On jest trochę starszy, ona ma 5 miesięcy mniej. Bardzo, bardzo się cieszę, że są obydwa złote. Czemu ta jest bardziej atrakcyjna, mimo że jest bez rangi? To mi się trochę nie mieści teraz tutaj w głowie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, bo ta ma 6500 atrakcyjności, a te mają po 5000? Jakim cudem? Dobra, nie mam pojęcia, nie zastanawiam się nad tym. Mogę sobie wysłać już do kwarantanny moje foczki? W sumie wysyłać? Nie, dobra, nie wysyłam, bo później będą mi krzyczeć. Albo wysyłam. Tak, moje zdecydowanie dzisiaj jest mocno na wysokim poziomie. Wysyłamy sobie do zoo, do kwarantanny. Ej, czemu mi się to odklikało? Proszę bardzo, wyślij do zoo. Czy ja tu mam kwarantannę? Mam. Czemu miejsce nieprawidłowe? Halo? Ale czemu tak? Czemu miejsce nieprawidłowe? Ja tu mam kwarantannę, prawda? Nie, nie mam kwarantanny. Ej, ja tu kwarantanny nie mam! Dobra, okej. Okej, brawo, Carmela. Budownictwo i zaraz... Nie, udogodnienia chyba dla pracowników. Kwarantanna. I ja potrzebowałabym małą kwarantannę. Nie chcę tu wrzucać jakiejś nie wiadomo jak wielkiej.
Tylko tutaj nie ma miejsca na kwarantannę. Ajajajajaj. A jakbym ciebie przestawiła gdzieś tu, zamknij radar. Tu bym rzuciła sobie ten prąd. Ja tu nie zmieszczę tej kwarantanny. Nie ma szans, żebym ja ją zmieściła. Chyba, że ścieżkę jakoś sobie. Dobra, spróbuję to przestawić tutaj i zobaczymy, czy to nie będzie mieć teraz wpływu negatywnego. Nie, dobrze, goście cały czas nie są jeszcze tym objęci. I przeciągniemy sobie jeszcze, to nie będzie wyglądać zabójczo ładnie, to w ogóle nie będzie ładnie wyglądać, ale na potrzeby po prostu tutaj tego wybiegu, ja to wszystko jeszcze kiedyś sobie pozmieniam, a na razie wrzucimy sobie mała, duża, mała chyba, po co nam duża kwarantannę tutaj. Jak mi się nie chce zmieścić, a będzie po prostu bliżej i pracownicy mi nie będą też musieli nie wiadomo gdzie biegać. No, będę się musiała zająć tą strefą. Może też kiedyś sobie po prostu wywalę to wszystko i na nowo zrobimy taką fajną, ładną strefę dla pracowników, może na różnych poziomach, z jakimiś schodkami, przejściami, coś takiego dopisujemy, ale to już za jakiś czas. Na razie foczki i fokarium. Dobra, biorę się za budowanie.
zwołana. Wyzwolę sylaba, cena se zwołaka. Cena wyzwolę sylaba, se zwołaka. Wyzwolę sylaba, cena se zwołaka. Cena wyzwolę sylaba, se zwołaka. Wyzwolę sylaba, cena se zwołaka. Wyzwolę sylaba, cena se zwołaka. We'll be right back.
Skończyłam wybieg, 4 godziny, prawie skończyłam wybieg, no bo jeszcze go będziemy troszeczkę dopicowywać, ale to myślę, że jakoś na live się za to weźmiemy. A na chwilę obecną skończony i tak sobie odetchnęłam właśnie przed chwilą, bo masa tutaj czasu poszła na ten wybieg, ale jestem już z niego mega zadowolona i myślę, że to właśnie będzie mój nowy ulubiony wybieg. Tak się zastanawiam, czy zostawiać na pewno te fioletowe wrzosy, to są nie, to jest faselia, nie wiem jak to przeczytać tę nazwę. W każdym razie dla mnie to wrzosy, więc będę mówić wrzosy, więc nie wiem czy je zostawiać, ale to najwyżej nad tym się jeszcze zastanowię, bo i tak tu jest jeszcze dużo pracy. Trzeba zabudować ten taras widokowy jakoś fajnie. Tak jak Wam mówiłam na początku odcinka, tu jeszcze będzie napis, to wszystko jeszcze będzie wykończone. Jeśli chodzi o wnętrze naszej tutaj tej groty podwodnej, to ona też będzie wypełniona ładnie, fajnie zrobiona. No i pobawiłam się na dnie, miałam się nie bawić tym dnem, ale ostatecznie stwierdziłam, że chcę tu zrobić tym fokom coś fajnego, chcę to już zrobić dzisiaj i stworzyłam właśnie takie podwodne ruiny. Z tego jestem mega zadowolona, pierwszy raz robiłam coś takiego i właśnie te podwodne ruiny myślę, że dodają ekstra klimatu i będę je robić częściej, jak będę robić właśnie takie wybiegi, gdzie zwierzęta lubią nurkować, to będę robić sobie też podwodne ruiny, albo krainy, albo inne podwodne cosie. W każdym razie jestem mega, mega zadowolona, bardzo mi się to przyjemnie robiło i chyba powiem Wam, że o dziwo przyjemniej mi się tutaj budowało pod wodą niż na zewnątrz, ale może to dlatego, że rzadko buduję pod wodą i było to dla mnie coś nowego, takiego ciekawego i strasznie dobrze się przy tym bawiłam, strasznie dobrze, bardzo dobre połączenie słów. I tutaj jeszcze stwierdziłam, że zrobię coś takiego, co nie wygląda zbyt bezpiecznie i ja bym się pod tym przechodzić bała, że mi to spadnie na głowę, ale w sumie czemu nie, to jest gra, więc mogłam sobie tutaj puścić taką wodzę fantazji. Jest też pomościk, skróciłam go o jedną właśnie, nie wiem jak to nazwać, jedną działkę, jedną platformę, o jedną platformę go skróciłam i tutaj też skróciłam jego przód o 3 platformy, więc on jest teraz taki dopasowany do wielkości naszego jeziorka i wydawało mi się, że foki będą potrzebowały trwałego schronienia, więc im zbudowałam coś takiego. To nie wygląda za pięknie, ale ostatecznie chyba one jednak nie potrzebują trwałego schronienia, bo tutaj jak wejdziemy nawet w posłania i schronienia, to one mają tylko te platformy i pomosty i wydaje mi się, że one będą właśnie na tym spać, że nie będą potrzebowały tego, ale jak już zrobiłam taką grotę, to stwierdziłam, że a dobra, dam im to, niech sobie tutaj wchodzą, na przykład liżą właśnie lód i mogą sobie też tam jakoś spędzać czas, więc mają tutaj multum różnych możliwości. Tutaj na wzgórzu zbudowałam miejsce, gdzie będą karmione. Ja lubię robić takie miejsca właśnie na wzgórzu, żeby goście mogli dobrze widzieć zwierzęta, gdy one są właśnie na podwyższeniu, tym bardziej tutaj z tego tarasu widokowego myślę, że będą mieć na to dobry widok. Mają też świetny widok na pomost oraz mają też super widok tutaj na tę platformę pływającą i sporo jest też zabawek różnych dla foczek, także myślę, że będzie im tutaj naprawdę dobrze. A, no i zmniejszyłam wybieg, bo wydawał mi się troszeczkę za duży. Obecnie wybieg ma 4600 i mamy 1700 powierzchni wodnej, a średnia głębokość wody to 7 metrów, więc myślę, że będzie im tutaj idealnie. Dobra, puszczamy sobie czas. Zobaczymy, czy mi... A, ja wiem, czego brakuje. Brakuje jeszcze... zaraz sobie to dostawimy, jak zwykle. Tego zawsze mi brakuje. Gdzie to jest? Dla gości, finanse, donate boxów brakuje. Jak mogłam tego nie ustawić? Na razie to machnę gdziekolwiek, bo ja i tak będę to wszystko przestawiać. A na razie ja chcę to postawić, żeby po prostu goście, jak będą mi oglądać zwierzaki, to żeby mi coś tam płacili, żebym nie była stratna. I zjeżdżam sobie do mojej podziemnej tutaj nory, tak, mnóstwo warstw, mnóstwo różnych warstw. Widzicie trochę jak to wyglądało od zewnątrz, gdy to budowałam. W sumie tutaj chyba nie muszę tego stawiać, tutaj bardziej przy tych by się przydało poustawiać, przy oknach, żeby mi płacili. Płaćcie, płaćcie! Namawiam Was do wydawania pieniędzy na moje piękne, zacne zwierzęta. Na razie to jest tylko chwilowe.
żeby oni po prostu byli w stanie tutaj wypłacić pieniądze i przeznaczyć na moje cudne zwierzaki, ale to się jeszcze wszystko tam na dole też pozmienia, góra też będzie właśnie zagospodarowana inaczej. I co z tymi fokami? Owca jukońska? Ojej, owca mi umiera ze starości. A no i pokażę Wam jeszcze zaraz imiona, które wybraliście dla zwierzaków na ten odcinek, tylko... Tylko niech mi te foki wlecą już na wybieg i będę mieć foczki na wybiegu, bo dla foczek też są dwa nowe imionka. I co, gotowe? Niski dobrostan. A gdzie ty jesteś, mój drogi? Hej, a dlaczego? A, bo on... Gdzie on cię niesie? Halo, gdzie on cię niesie? Czy on cię niesie? A, on cię niesie, dobra, wiem o co chodzi. Z centrum handlowego do kwarantanny. Okej, a gdzie jest ta moja druga foczunia? Czy ona jest w kwarantannie? Bo ja ją kupiłam. Historia handlu. Fonia. To jest ta, prawda? Ja jej teraz... Ja nie wiem, gdzie ja ją teraz mam. Wydaje mi się, że ja ją wrzuciłam właśnie do kwarantanny. Ale dobra, poczekamy sobie chwilę i jak będą zwierzaki gotowe, to do Was wrócę. Jej, dobra, i jedno i drugie jest już gotowe, więc przerzucimy ich sobie właśnie na wybieg. Tylko Tyson ma strasznie niski dobrostan, jemu się chyba to zepsuło, jak on był na tym wybiegu dla wyderek. W sensie, jak ten wybieg dla wyder miał być jeszcze wybiegiem dla fok, to chyba wtedy mu się tak strasznie zepsuł ten dobrostan. No ale dobra, miejmy nadzieję, że szybko mu się to poprawi, jak tylko wylądują na nowym wybiegu dla foczek. Dawajcie, pracownicy, dawajcie! Tutaj wszyscy czekają na foczki! W końcu foki, w końcu! Tak się cieszę. A, no i jest też wodospad, bo chyba o wodospadzie Wam nie mówiłam. W sumie fajnie, że jest wodospad. Ja lubię robić, bardzo lubię robić wodospady też. Dawajcie z tymi foczkami, dawajcie! No nie, jeszcze mi się deszcz rozpadał. Świetnie, świetnie. Deszcz zawsze wie, kiedy padać. Zawsze. Pokażcie się, kochane. O, jakie śliczności, jakie śliczności! Gdzie weterynarz nie może dotrzeć? Aha, okej, dobra, bo to jeszcze sobie musimy dodać do odpowiedniej strefy roboczej. Nie radar, tylko zoo, strefa robocza. I już sobie to dodaję do strefy wszystko. Wybieg dla foczek jest już w strefie wszystko, więc ja sobie to zamknę. I zobaczymy, jak one się tutaj będą czuły. Dobrostan powinnyście mieć dobry. To jest samiczka, a to jest samiec. No i ty masz teraz wszystko na zielono, jak ja się cieszę. Wezwę sobie jeszcze dozorcę, żeby mi ich tutaj nakarmił, bo jedzenia to wy tutaj nie macie. Nie. Wezwij dozorcę na wybieg i mogłoby przestać padać, żebym mogła Wam te fokunie pokazać. Gdzie ty wchodzisz w te krzaki, kochanie? Gdzie ty wchodzisz w te krzaki? O, już sobie jedna idzie pływać. Samiczka idzie pływać, będziesz nurkować. Możemy zejść pod wodę. Jej, będzie zaraz nurkować. Jest, tak, nurki. Ale ekstra, ale super, ale się jaram. Ale cudo. No mega, jak ja się cieszę, że w końcu zrobiłam ten wybieg. Cześć, kochanie. O, jaki złodziak. O. To będzie zdecydowanie mój ulubiony wybieg obecnie. Jeszcze trochę nad nim posiedzę, dokończę to fokarium i to będzie na 100%... O, rozpływam się! Mój ulubiony wybieg! Dobra, kochani, pokażę Wam teraz imiona, które wybraliście dla zwierzaków. I pierwsze nowe imię będzie dla foczki szarej. Agatka, dałaś mi wybór, więc stwierdziłam, że nazwę Twoimi propozycjami właśnie foczki. I imię Agia to będzie imię dla samiczki. Jakie ty jesteś, kochanie, słodkie. No nie mogę, rozpływam się nad tymi fokami. Uwielbiam foki, w ogóle jak byłam w zoo, to też właśnie tak mi odbijało, jak je widziałam. Bo nie wiem, jakoś tak bardzo lubię te zwierzęta, są mega urocze. Dobra, wracając do imion, tak, samica foki otrzymała imię Agia. A nasz przystojny chłopiec nazywa się obecnie Arizon. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Ło, co tu się dzieje? Jaka ty jesteś wielka, kobito, jak stoisz na dwóch łapach.
ale z ciebie duża samica. No właśnie, i kolejne dwa imiona od was, już tutaj szukam tych zwierzaków, żeby wam pokazać. To jest imię dla samiczki Stormi, dla tej pięknej, małej, białej niedźwiedzicy. To już mogliście się o tym dowiedzieć, taki mały spoiler był na Instagramie, bo wrzucałam wam w tygodniu zdjęcie i też podpisałam właśnie, że Stalaktik, czyli nasza piękna, wielka niedźwiedzica, no i jej córeczka Stormi. I kolejne imię dla niedźwiadka, które mi napisaliście. Nie, to nie to, Nele to było wylosowane, ale tutaj jest, a nie, to jest ojciec. Mam, słuchajcie, znalazłam, skitrał mi się tutaj za tym tarasem widokowym, skitrała, bo to też samiczka. I właśnie to kolejne imię od was, to jest Venti dla niedźwiedzicy. A teraz czekają was krótkie scenki z różnych wybiegów z naszego zoo. Ja się będę właśnie powoli z wami żegnać, ale wy jeszcze nie wyłączajcie. Jeśli wam się podobało, to zapraszam was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.